to chrapanie. Chrapanie ci przeszkodza? Ani walenie za oknem? Do walenia można się przyzwyczaić. Co tak się na mnie kikasz? Chodź! Po co stać, gdy tak siąpi? Chyba i tak zmoknimy. Nie wchodź lepiej do środka. Granat rozrywał dwóch rusinów. Nieprzyjemny widok. Tak, ja już wolę zmoknąć. Ruczniku! Wszystko gra! Bez strat! Dobrze! Ruszamy głównymi siłami do przodu! Na wypadek ukraińskiego kontrataku! Broń w gotowości! Oczy! Dookoła głowy! Tak jest, panie poruczniku! Jazda! O, takiej ofensywy to jeszcze nie było. Nikogo nie widać. Musiała się ofensywa udać. Daliśmy im popalić. Zobaczysz. Ukraińcy już pewnie gnieją za miasto. Albo będą zaraz wiać. Cholera! Zostańcie tu, jakby co, to mnie woła. Kto idzie? Jezu Chryste! Ada!
się oberwała! Na się ustała? Szybko! Nie psunę o ojce! Dziczka i tamacka! Zginiecie za to, barbarzyńcy! Kasia! Biegnę po ciebie! Laszka jeszcze żyje. Poniechaj ją. Dawaj, chodź. Kasia! Kasia! Słyszysz mnie? Ciii, ciszej! Durwali nas Ukraińcy, ale nawialiśmy im. Znowu nam chcieli buty zajuchcić, rozumiesz ty ich? Idę tam. Adam, ona nie żyje! Nie widzisz? Co ty chrzanisz? Idę. Kasia! Słyszysz mnie? Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Nie umieraj. Prawie jesteśmy. Adam, siadaj. Znowu mi pan trupa przynosisz. Ej, panowie, spokojnie. Trzymajcie mnie, bo jak go połamię, to go znowu składać nie będę. Adam. Wiedziałam, że przyjdziesz. Idź pan stąd, zajmę się nią. Słyszę strzałów. Wygraliśmy? Pogoniliśmy Rusinów, aż się kurzyło. Przyszły posiłki z Krakowa, z Przemyśla, nawet z Ameryki. Lwów nasz. A marszałek? Przyjechał na kasztance. Na własne oczy widziałem, jak ściął szablą łeb hajdamakowi. Tadeusz Jabłoński, lat 14. Uciekł z domu ten chłopaczek, dziecko prawie, by walczyć, by nie patrzeć na barbarzyństwa, jakie działy się przed jego oczami. Przekradł się przez linię bojową, zaciągnął się w szeregi i po 3 dniach służby poza frontem zgłosił się do linii, do boju. Wypytywał wiecznie, czy linia nie przesunie się do jego ulic, do domu, do mamy. Bohater ten nie doczekał jednak chwili tej, by rodziców i rodzeństwo uściskać w wolnym Lwowie. Padł w ataku na szkołę kadecką w niedzielę dnia 17 listopada. Schneider Edward, ochotnik walk o polskość Lwowa, zmarł z ran w szpitalu na Technice 13 listopada. Pańko Grech, pseudonim Stanisław Żarnowski, Rusin, który czuł się Polakiem, wstąpił jako ochotnik w szeregi obrońców swego rodzinnego miasta, do którego miłość i przywiązanie potwierdził swą śmiercią. Helena Dołęga-Grabska, lat 16, Jan Dołęga-Grabski, lat 17 oraz Tadeusz Dołęga-Grabski, lat 19. Trójka dzieci Antoniego i Marii z Jagodzińskich. Doktorze! 4 rannych! Ja się w brzuch dostał! Zróbcie miejsce! Szybko! Chrystus wisi go mówiąc. Jeśliś Ty jest Chrystus, wybawże z samego siebie i nas. A odpowiedziawszy drugi, fukał go mówiąc. Ani Ty Boga się boisz, gdyżeś tejże skaźniej podlegał? A myć sprawiedliwie, bo godną zapłatę za uczynki odnosim, lecz ten nic złego nie uczynił. I mówił do Jezusa: Panie, pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa Twego. A Jezus mu rzekł: Zaprawdę mówię Tobie, dziś ze mną będziesz w raju. Księdza, szybko! Co się stało? Włodek długo nie przetrzyma. Księdza woła. Pokażcie, gdzie jest. Tamo i na dużej sali.
więc tu jest moje Pismo Święte. Oddam je zaraz. Nic z tego nie rozumiem. Jest twoje. Klawo. Co czytasz? No, Biblię. Od czego zacząłeś? No, od początku. Spróbuj może od Ewangelii Świętego Łukasza. Doktorze, co z nią? Będzie żyć? Pan jest jej mężem? Mów. Lepiej pan usiądź. No mówcież do cholery. Będzie. Jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Poleży i ozdrowieje. Ale dzieci mieć nie będzie.